Dzień dobry, jestem Gustaw. Gusti. Welgucci, ale tylko dla znajomych. Cześć, witam Was dzisiaj w luźnym, domowym vlogu. Pokażę Wam, co się u nas ostatnio zmieniło. Zmieniło się sporo, jeśli chodzi o mieszkanie. Dotarło sporo mebli, jeszcze jesteśmy nadal na kartonach, jak widzicie, w szczególności w kuchni i w sypialni. No ale jest już praktycznie cała łazienka, mamy łóżko, także no, zapraszam do oglądania. Na bank pojawią się pytania o drapak, bo jak Wam pokazałam go na Instagramie, na Instastory, to oszaleliście, później Wam podlinkowałam i było chyba, nie wiem, z 1000 kliknięć w link, także no, nasz Gustaw po prostu uwielbia to cudo. Jest kilkupiętrowy, bardzo stabilny, no i też moja siostrzenica, która ma dwa koty, Brytolka i Persika. Tak samo jeśli chodzi o zabawki dla kota, to bardzo Wam polecam tą interaktywną. Do niej dokupuje się, ona generalnie w podstawie ma taką kauczukową kulkę, ale tutaj jest jeszcze świecąca, na pewno Wam później pokażę, jak Gustaw się bawi tą kuleczką, bo jest po prostu totalny szał. O właśnie, już się tutaj za nią zabiera. Co Gusti? Lubisz, nie? Zdecydowaliśmy się też na sporo takich elementów, na indywidualne zamówienie pod wymiar i taką rzeczą jest między innymi ta zwisająca, wisząca kratka. Ona jest podwieszona do sufitu i będzie właśnie nad blatem, który jest takim typowym stołem w zasadzie. My wcześniej mieliśmy wyspę z hokerami i nie ukrywam, że to było dla nas bardzo niekomfortowe, niewygodne, nie mogliśmy tam pracować. I sobie zamówiliśmy to przez OLX. Z tego co wiem, to chłopaki, które nam to tworzyły i montowały, prowadzą super profil instagramowy z Fox Furniture. Postaram Wam się oczywiście wszystko podlinkować w opisie pod tym filmem, no ale to zdecydowanie wygląda spektakularnie w pomieszczeniu. Jest to taki, wiecie, unikatowy element, który nie dostaniecie w sieciówkach typu Black Red White, czy w Agacie, czy nawet w Ikei. Dojechała też szafka pod telewizor, ona jest w bardzo industrialnym klimacie, blaszak typowy. Powiem Wam, że obstawialiśmy, że będziemy musieli zmienić ten drewniany blat, ponieważ kompletnie nie będzie pasował kolorystycznie do paneli, ale powiem Wam, że wcale mnie to nie razi na ten moment. Mamy tutaj szufladę i dwie takie zamykane szafki, no i wielki plus za to, że ta szafka RTV jest na kółkach, jest mobilna, więc można ją bez problemu przemieścić, jeśli będziemy mieli na to ochotę. No i też fajnie, że ten drapak zmieścił się właśnie pod okna. To lustro też było robione pod wymiar, na zamówienie i powiem Wam, że daje rewelacyjny efekt na korytarzu, maksymalnie go powiększa. No i super też nam się sprawdziła ta półeczka na jakieś klucze, takie pierdółki. Pewnie już zauważyliście, jak ja kocham tą bluzkę. Jest to w ogóle basic z Zary w takim kolorze nudziakowym. Ona ma takie jakby charakterystyczne prążki w wersji pionowej, no ale bosko się układa, fajnie dopasowuje. Delikatny minus za to, że jest crop topem, więc no noszę ją w tym jesienno-zimowym okresie, ale zwykle na wierzch zakładam po prostu jakiś sweter, ma bardzo przyjemny materiał i żałuję, że nie występuje chyba z tego, co widziałam, w wersji dłuższej. Witam się z Wami pierwszy raz z naszej łazienki, już praktycznie skończyłam. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Przelecimy sobie dzisiaj przez taką szybką pielęgnację. Ja w tym tygodniu wrzuciłam Wam na Insta filmik na temat masknej mojej pielęgnacji. Kurczę, powiem Wam, że wyszło mi tyle niedoskonałości od noszenia maseczki. Zmieniłam też troszkę tą pielęgnację, stricte pod właśnie stany zapalne, takie stany trądzikowe. No i jest zdecydowanie lepiej. Na pewno będę nagrywać dla Was odcinek w tym temacie, bo mam Wam do polecenia sporo produktów. A jeśli chodzi o taką moją typową wieczorną pielęgnację, to zwykle twarz oczyszczam tą pianką marki Nature Queen. Ja zamiennie lubię też stosować tego typu piankę marki Nye, w ogóle pianki to jest coś, na co ja się przerzuciłam. Wcześniej używałam tylko żeli do twarzy, w szczególności uwielbiałam żel od La Roche-Posay. Ale co zauważyłam, to że łącząc jakby ten żel razem z tym kremem na niedoskonałości i kremem do twarzy, ta cera mi się przesuszała, w szczególności tutaj w okolicach czoła. No i zimą raczej nie będę stawiać na to kombo, ale tego żelokremu po prostu nie odpuszczę, bo to jest najlepsza rzecz na świecie, jeśli chodzi o niwelowanie niedoskonałości.
Ten krem jest ze mną tak naprawdę od liceum i bardzo pomógł mi w walce w ogóle z trądzikiem, z niedoskonałościami na twarzy. Seria Effaclar Duo Plus, bardzo lekka konsystencja, szybko się wchłania, no na maksa Wam polecam. Dalej, jeśli chodzi o takie typowo nawilżające produkty, no to krem pod oczy, ten, którego ostatnio używam, to marka Sephora, Sephorowska, dostałam go w jakimś chyba boksie PR-owym, tak mi się wydaje. Ma fajną, lekką konsystencję, chociaż moja skóra pod oczami jest dość wymagająca, powiem Wam. W ogóle wydaje mi się, że będę miała dość szybko zmarszczki niestety w tych okolicach, zwłaszcza mimiczne, jak się śmieję, to po prostu. Dlatego staram się pamiętać po prostu o tym maksymalnym nawilżeniu, no ale uśmiechać się nie przestanę, więc muszę sobie jakoś radzić. Jeśli chodzi o kremy, produkty nawilżające, to uwielbiam ten krem, też w formie takiego żelu, w ogóle super aplikowany na twarz po wyciągnięciu z lodówki bezpośrednio. To jest po prostu jakiś totalny kosmos. Seria z granatem od Estée Lauder. Petarda, wracam regularnie do tego kremu. Z kolei na noc uwielbiam aplikować to serum Advanced Night Repair, taki w zasadzie kultowy produkt od Estée. Fajnie, ponieważ jest to odrobinę zmodyfikowana konsystencja. Też żelowa, ale bardziej jak krem, nie jest taka wodnista jak ta poprzednia. Tamto serum też się aplikowało za pomocą pipety, tu mamy pompkę, więc dla mnie to jest bardzo duże udogodnienie. Poruszę jeszcze temat pielęgnacji zębów. W ogóle zadajecie mi sporo pytań, bo jak wiecie, ja ostatnio dość sporo działałam w tym temacie. Nie dość, że prostowałam sobie górne zęby za pomocą takiego ruchomego aparatu, który zakładałam na noc przez około rok. Była to dość taka karkołomna sprawa, proces, dość długotrwały, ale powiem Wam, że faktycznie te jedynki mi się wyprostowały, no i planuję też założenie stałego aparatu, dlatego jeśli macie jakiekolwiek porady w tym temacie, to czekam na Wasze wszystkie komentarze. Tak samo jak wiele z Was zwróciło uwagę, ja przed weselem, przed naszym ślubem zdecydowałam się na wybielanie zębów. Zrobiłam to zdecydowanie skutecznie za pomocą pasków wybielających. No ale chcąc, nie chcąc, te zęby po prostu stały się u mnie ponownie nadwrażliwe. Ja w ogóle w czasach licealnych miałam straszny problem z wrażliwymi, z nadwrażliwymi zębami na gorące napoje. Jak jadłam lody, to po prostu aż mnie takie dziwne uczucie przechodziło po całym ciele. Z pewnością osoby, które mają z tym problem, doskonale wiedzą, o co chodzi i łączą się po prostu w bólu. Ja pamiętam, jak moja mama wtedy kupiła pastę Sensodynę, która okazała się naprawdę dla mnie wybawieniem i na maksa się ucieszyłam, że właśnie marka Sensodynę zaprosiła mnie do współpracy i tym samym chcę Wam zaprezentować pastę proszkliwą. Jest to nowa odsłona. Ona występuje w dwóch wersjach, Whitening oraz Extra Fresh. Ja stawiam najczęściej na tą Extra Fresh, ponieważ ona pozostawia zęby wyczyszczone i takie przyjemne uczucie odświeżonego oddechu. Ja to uwielbiam. Dodatkowo ta pasta działa bardzo pozytywnie w kwestii odbudowywania szkliwa, a to jest na maksa istotne, w szczególności w moim wypadku. Ja jestem fanką kaw, herbat, azjatyckiej kuchni, curry i te rzeczy. No i dodatkowo przyznaję się bez bicia, zresztą widzicie to na Instastory, że pochłaniam dość spore ilości białego wina. Jestem koneserką. W ogóle nasza podróż do Włoch sprawiła, że z Dawidem bardzo lubimy sobie wypić po lampeczce w ciągu tygodnia kilka razy. Więc dobrze jest zadbać faktycznie o to, żeby to szkliwo było w jak najlepszej kondycji, a niestety właśnie tego typu kuchnia, posiłki czy napoje wpływają bardzo negatywnie na jego stan, dlatego dobrze jest zadbać o stan naszych zębów właśnie poprzez wybór odpowiedniej, idealnie dopasowanej pasty. W ogóle tak się, słuchajcie, zastanawiam, bo ja mam swoje sprawdzone sposoby w kwestii dbania o uśmiech. Uważam, że to jest taka nasza wizytówka, dlatego też zdecydowałam, że chcę w te zęby zainwestować i po prostu coś z nimi zrobić. Z wielką chęcią nagrałabym dla Was taką luźną pogadankę, odcinek może z jakimiś moimi trikami. Też byłabym mega wdzięczna, jeśli byście podzieliły się swoimi trikami na piękny, na zdrowy uśmiech. Wiem, że jest to bardzo indywidualna kwestia, ale mimo wszystko jednak wiele osób różnie sobie z tym radzi. Powiem Wam, że ja faktycznie rozważam bardzo mocno założenie tego stałego aparatu. Słyszałam już takie opinie, że nie warto, z drugiej strony, że bardzo warto, więc jestem bardzo ciekawa, co powiedzą osoby, które mają już doświadczenie w tym temacie.
Zobaczcie, co tu się dzieje. Obecnie łazienka jest dla mnie też kuchnią, bo nie mam jeszcze zlewu, więc po prostu tutaj zmywamy naczynia. No i jak to ja? Niestety jestem po prostu totalną niezdarą. Zgadnijcie, o co sobie nabiłam guza i to takiego maksymalnego, aż mi się po prostu niedobrze zrobiło. Ale zwykle tak mam, jak są jakieś zmiany w pomieszczeniu, to się potykam jak małe dziecko po prostu o swoje nogi. No, ta półeczka jest przepiękna, ale niestety spowodowała, że mam kosmicznego guza właśnie po lewej stronie mojej głowy. Mam nadzieję, że w ogóle dzięki Bogu, że mi żadna krew nie poleciała ani nic. W ogóle pokazywałam Wam ostatnio, że otrzymałam paczkę PR od marki L'Oreal właśnie z ich kosmetykami z tej serii Botanicals do włosów. I są to kosmetyki ziołowe. Ja akurat otrzymałam zestaw z kolendrą i z imbirem i powiem Wam, że byłam na maksa ciekawa, jak one będą pachniały, bo mówi się, że niby do kolendry jest takie jakby uczucie love albo hate relationship. A powiem Wam, że ja całkiem lubię kolendrę. Powiem Wam, że dzisiaj po raz pierwszy umyłam sobie nimi włosy i jest sztosik. Naprawdę kosmetyki super się u mnie sprawdziły. Włosy przepięknie pachną, są na maksa wygładzone. Tutaj już pewnie też namierzyliście. Produkt marki Kiehl's. To jest chyba najbardziej wydajny żel pod prysznic, jaki kiedykolwiek miałam. Przepięknie pachnie, wydaje mi się, że troszkę cytrusami, a jeśli chodzi o te produkty z Kiehl'sa, one są zwykle takie bardziej apteczne, zresztą jak widzicie, one aptecznie wyglądają. Ale ten akurat pachnie naprawdę bosko. A tu są dwie nowe pierdołki. To jest świeczka, w zasadzie trzy. Świeczka z H&M-u, podstawka z H&M-u i taka lampa naftowa, elektryczna z Ikei. Bardzo polecam. Te mydełka dorwałam w H&M Home, jak byłam w tym roku w Hamburgu. Już wiedziałam, w jakim stylu będzie nasza łazienka. Mówię, aha, będą świetnie pasować. Z kolei to mydełko kupiliśmy w Toskanii, jak byliśmy w miejscowości San Gimignano. Jest to ta marka Uash Mama, coś w tym stylu. I do tego mamy taką saszetkę materiałową, taką a la paper bag, ale nie martwcie się, ona jest wodoodporna. Jeszcze Wam nie pokazywałam, jak wygląda sypialnia. Jak widzicie, mamy już łóżko z zagłówkiem. On jest wykonany z takiego dość naturalnego materiału i wybaczcie mi to, co tutaj się znajduje. Mówiłam Wam, że bardzo się cieszę z tego faktu, że w końcu mamy pralko-suszarkę, dlatego wszystko nam tutaj schnie po prostu w mgnieniu oka. Ustawiam sobie taki cykl 4-godzinny, 2 godziny prania, 2 godziny suszenia, no ale na ten moment nie mam niestety tego prania jeszcze gdzie włożyć, ponieważ w tym miejscu, gdzie widzicie te wszystkie wory, walizki i tak dalej, będzie gigantyczna szafa PAX, którą zamówiliśmy w Ikei. Będziemy też zamawiać fronty od firmy, która robiła nam tą podwieszoną kratkę w kuchni. Pokazywałam Wam też kiedyś to urządzonko, jest to prasowacz marki Tefal. Wspominałam Wam w filmiku o urządzaniu mieszkania, że zabieramy go za sobą. Jak widzicie, to jest w ogóle taka parownica, końcówka jest w kształcie takiego mini żelazka do ręki. No i mamy mobilną, taką ruchomą deskę do prasowania. Ona jest wprawdzie nie w takim standardowym, dużym rozmiarze, ale zdecydowanie daje radę. Tutaj też mamy pojemnik na wodę, nam ten sprzęciarz się genialnie sprawdza i zakupiliśmy sobie go na tą ubiegłą gwiazdkę w ramach prezentu. Pokażę Wam też kilka rzeczy. Byliśmy ostatnio, jeszcze załapaliśmy się rzutem na taśmę przed tym lockdownem częściowym. Poszliśmy do H&M Home i kupiliśmy kilka rzeczy. Tak samo udało nam się dorwać kilka fajnych produktów w Ikei właśnie tutaj do mieszkania. I może zacznę od, a może od tego. To jest, słuchajcie, niby doniczka, osłonka na kwiatek, ale ja stwierdziłam, że jest na tyle fajna i wysoka, że będę sobie bez problemu mogła trzymać tutaj moje wszystkie pędzle, których używam. Dodatkowo fajnie wkomponuje się do naszej szafy łazienkowej, której nadal nie ma, ale trzymam kciuki za to, żeby niebawem się pojawiła. Z takich złotych dodatków zdecydowaliśmy się jeszcze na takie miseczki z ozdobną obwódką. Ja w ogóle uwielbiam takie pirtki do kuchni. Śmiałam się, że wylądują przy drapaku Gustawa, ale nie, no są za ładne, żeby je poświęcić dla kota. Żartowałam. Myślę, że będziemy sobie tutaj nasypywać jakieś orzeszki, coś w tym stylu. Bardzo ładne, tak żeby podać, jak ktoś przychodzi. Ja uwielbiam też serwetki z H&M Home. Wyczaiłam takie z jakby
ustawieniem sztućców. Te serwetki, powiem Wam, że wytrzymują nie, wiecie, jeden obiad, tylko zostają zwykle z nami dużo dłużej. Kupiliśmy sobie też zestaw ręczników w kolorze takiej ciemnej, butelkowej, troszkę zgniłej zieleni, coś w tym stylu. Ja mam tego typu ręczniczki w wersji rudej. Zakupiłam je w zeszłym roku. To jest chyba taka stała seria wprowadzona do H&M Home. Bardzo fajnie się u mnie sprawdziły. Powiedz, jak tu trzaskali. Taki zmęczony jesteś. Ojej. A w tle nasza kuchnia już gotowa w końcu. Tam jeszcze kartony, bo po prostu nie mamy dzisiaj siły tutaj ogarniać. Jest za 3 północ, więc musicie mi wybaczyć. I tak udało mi się pozbyć się pyłu. Kuchnia jest czarna, z matowymi frontami, zabudowana pod sufit. Jesteśmy mega zadowoleni. Jeśli chodzi o sprzęty, to wybraliśmy płytę indukcyjną marki Whirlpool. Tutaj piekarnik. Dawid w ogóle znalazł ultra czadowy kran z taką jakby odpinaną końcówką, więc można przeciągnąć tą część kranu i wlać bezpośrednio wodę na przykład do garnka, który znajduje się na blacie. A tutaj, jak Wam wspominałam, zabraliśmy ze sobą ekspres. Zdecydowaliśmy się też na zakup nowego czajnika do gotowania wody. Jest to marka Xiaomi. Tutaj z kolei robot kuchenny, który towarzyszy nam dosłownie od lat. Marka Bosch też się bardzo fajnie sprawdza. Byli dzisiaj u nas Dawida rodzice i ten pan jest po prostu załatwiony, wygłaskany do granic możliwości. Teraz sobie kima. Ale myślę, że jeszcze dzisiaj postawi na swoją ulubioną pozycję. Śmiejemy się, że jest to pozycja żaby. Ma po prostu tak rozłożone te tylne girki, że nie możemy po prostu z niego. Jest taki przezabawny.